A my tymczasem przenosimy się z powrotem na bieżnię finału biegu na dystansie jednego okrążenia wśród pań. Na torze dziewiątym Maja Zbielska, PKS Bydgoszcz. Na torze ósmym Wiktoria Gajosz, TKS Tomasowia, Tomaszów Lubelski. Tor siódmy to Lena Pajęcka z UKS-u Czempion Bełchatów. Ubiegłoroczna mistrzyni Julia Przywieźlik, na torze szóstym MOS CSIR Dąbrowa Górnicza. Tor piąty to najszybsza w tym roku w Polsce, najszybsza w eliminacjach z AZS-u UWM Olsztyn, Anastazja Kuś. Tor czwarty zajmuje Aleksandra Fornalik z AKS-u Chorzów. Reprezentantka gospodarzy, tor trzeci Alicja Zielińska z UKS-u Herkules Sulejówek. A na torze drugim Karolina Piasecka z Podlasia Białystok. Najszybsza w tym gronie oczywiście Kuś 53.18, w eliminacjach też złamała barierę 54 sekund, 53.92. Jako jedyna to uczyniła, pozostałe panie powyżej 55 sekund. Mówię tu oczywiście o tym, co wczoraj się działo, bo jeśli brać pod uwagę rekordy życiowe, to 55 sekund jeszcze złamała w karierze Lena Pajęcka, 54.94, a więc teoretycznie tory piąty, siódmy, ale jak to będzie w praktyce, przekonajmy się. Ruszyły zawodniczki bardzo dobrze. Wiktoria Gajosz na torze ósmym, reprezentantka Tomasowi Tomaszów Lubelski. Jej niewiele brakowało dotychczas, żeby złamać barierę 55 sekund, bo 55.16 to jest jej najlepszy wynik w karierze. Przyspiesza już Anastazja Kuś, nie daje też za wygraną Julia Przewieźlik, a więc ta, która broni mistrzowskiego tytułu. 200 metrów do mety, pokonywany łuk przez Gajosz, tutaj widzimy na torze ósmym, ale już mijają Anastazja Kuś na torze piątym. Troszkę osłabła Przewieźlik, może mieć problem z tym, żeby stanąć na podium, a tymczasem Anastazja Kuś z ogromną przewagą wybiega na finiszową prostą. Pajęcka goni Gajosz, walczy o srebrny medal, Kuś będzie mistrzynią, kto będzie na miejscu drugim? Jednak Pajęcka, a czas zwycięzczyni tego biegu 53 sekundy. Sekundy 22 setna, więc otarła się o swój najlepszy rezultat w karierze Anastazja Kuś. Przypomnijmy, rekord Polski w tej kategorii wiekowej sprzed 3 lat, Kornelii Lesiewicz 52.73, a Anastazja Kuś 53.20 w tym wyścigu finałowym, a więc potwierdziła to, że jest najszybszą w kraju na tym dystansie w tym roku, w tej kategorii wiekowej 54-45 Leny Pajęckiej. Jest rekord życiowy poprawiony o pół sekundy, brązowy medal dla Wiktorii Gajosz 54-66, a więc pierwszy raz łamie barierę 55 sekund Wiktoria Gajosz, złota medalistka sprzed roku, a więc Julia Przewieźlik, jak widzieliśmy, nie wytrzymała tego finiszu, nie wytrzymała ostatnich 100-120 metrów i kończy rywalizację na czwartym miejscu. Tym razem tron musiała opuścić i dała zasiąść Przewieźlik na nim Anastazji Kuś, która tutaj wyraźnie wczoraj w eliminacjach, dzisiaj w finale najszybsza. Wielkie brawa dla zawodniczki AZS-u UWM Olsztyn, która dopiero w maju skończyła 16 lat, więc... We'll be right back.